Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktor i pisarz Krzysztof Pieczyński. Witam pana bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Miło mi. Panie Krzysztof, jakiś czas temu, dość niedawno, pojawiła się na rynku książka Dom Wergiliusza, której jest pan autorem. I muszę panu przyznać, że bardzo się zdziwiłem, gdy zobaczyłem w internecie, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, że to już jest 9. Książka, która jest pan autorem. Bo wydaje mi się, że i ja, i większość, że tak powiem, masowo jest pan odbierany przede wszystkim jako aktor. I z tym jest pan głównie kojarzony. Więc jak to się stało, że to pisanie pojawiło się w pana życiu? Pojawiło się bardzo wcześnie, w 9. roku życia, więc nie wiadomo, co było pierwsze. Natomiast debiutowałem znacznie później. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że jednak film i telewizja docierają do milionów ludzi. Nawet dziesiątków milionów ludzi. Mają większą siłę rażenia. Oczywiście. A jeżeli autor ma milion książek opublikowanych, to jest nakład milionowy. To jest wręcz niewyobrażalna rzecz. Także to też jakiś ma wpływ na to, że bardziej jestem znany jako aktor. No i powolutku, przy 9. książce troszkę więcej czytelników dowie się o tym, że pisze i tak dalej. Przy 10. jeszcze więcej i przy kolejnych też. Tak. Rozumiem, że kolejne książki w planach. To prawda. Mam jakieś materiały, zawsze piszę, zawsze notuję i materiały jakieś już są. Być może wyszłaby już z tego następna książka. A dlaczego, skoro mówi pan, że pisał pan od 9 roku życia, to dlaczego pana debiut dopiero był w 2000 roku? To było w większości takie opowiadanka i pierwszy raz one złożyły się na jakąś taką formę całości, to te, właśnie jako takie opowiadania, kiedy miałem jakieś 25-26 lat. Złożyłem tę pierwszą propozycję do wydawnictwa. Nie przyjęli jej i z perspektywy czasu dobrze się stało. Dobrze się stało, że jej nie przyjęli, tam było dużo... Ale tłumaczono dlaczego nie? Tak, jeszcze wtedy tłumaczono. Wtedy takie stwierdzenie, że nie sprzedamy tego, bo książka jest za trudna, takie usprawiedliwienie nie wystarczało. I wydawca był chyba zobligowany przedstawić dwie recenzje. I tam było wytłumaczone dlaczego. Nie pamiętam już wszystkiego, ale pamiętam zdanie rozpoczynające, bo ono... dlaczego to się robi pierwszy raz w życiu, taką rzecz się pamięta. Autor tak wrażliwy jak Pieczyński powinien napisać dobrą książkę, ale nie napisał, więc to zdanie zapamiętałem. Było w tym swego rodzaju pochlebstwo, czyli że... ta wrażliwość jest, bo to jest jednak bardzo ważne przy pisaniu, w ogóle przy zajmowaniu się sztuką, a resztę trzeba było jeszcze popracować. I następna rzecz to były Stany i tam zacząłem się rodzić jako człowiek, który mówi swoim językiem. I z tego pobytu między 30 a 40 rokiem życia już są dwie książki, bo i pierwszy tomik wierszy i Listy z Ameryki, te dwie rzeczy opowiedziały w jakiś sposób o tym okresie właśnie Stanów między 30 a 40 rokiem życia. A porozmawiamy trochę o samym procesie twórczym, bo wydaje mi się to bardzo ciekawe. Pan w jednym z wywiadów, który czytałem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, przyznał, że zdarza się panu tak, że budzi się pan o 4 nad ranem i przychodzi wena, i że wena jest powiedzmy od 4 do 7, a później powiedzmy przez 3-4 miesiące nie ma niczego i na przykład pracując nad Domem Wergiliusza właśnie tak było, że po kilku dopiero miesiącach później znowu zrodziła się ta wena. Jak powstają pana dzieła, to co pan tworzy? Dobrze, że pan to zauważył. Istotnie jest to... Jest to sprawa niezwykła w ogóle, sprawa natchnienia i nawet mówić o tym jest, jak pan widzi, zaczynam się wiercić, jest niezręcznie, dlatego że można w jakiś sposób żyć w taki jakoś tak, żeby stworzyć pewien grunt, żeby to natchnienie przyszło, ale sam fakt obecności tego natchnienia, czyli czegoś,
co wypływa z nas, ale jednocześnie jest jakby nie nasze. To znaczy pojawia się z takiej głębi, która sprawia, że my jesteśmy niemal narzędziem do wypowiedzenia czegoś. To nie zdarza mi się codziennie. I w wypadku domu Wergiliusza to, co pan zapamiętał, to był naprawdę jeden moment. Rzeczywiście uniosłem się, mogę powiedzieć, to jest początek drugiego rozdziału, właśnie tytułowego Domu Wergiliusza. To powstało gdzieś w tych granicach 4-7. Następnego dnia, znaczy właściwie tego samego dnia, myślałem o tym i to było tak intensywne, że przestraszyłem się tak sobie rozważałem, że jeżeli to, co mnie złapało między 4 a 7, powtórzyłoby się codziennie przez miesiąc, to sobie pomyślałem, że właściwie nie wiem, co by się ze mną stało. Mhm. Przestraszyłem się tego. I w tym sensie to natchnienie nie wróciło. To z tego miejsca, które sprawiło, że książce nadałem tytuł Dom Wergiliusza, to było tak jakby gdzieś w jakiś odległy sposób ten rzymski poeta jakby dotknął tego. Mhm. Nie chcę mówić nic więcej, jakby dotknął tego. Pozwolił mi przez 3 godziny nie mieć żadnych innych myśli. Mhm. To jest naprawdę bardzo rzadko spotykane, bo myśli sobie robią z nami co chcą, przelatują, wylatują. Jest ich dziesiątki, są nieskoordynowane i tak dalej. Zawsze trzeba z tego wybrać siłą woli, dyscypliną, wybrać coś. A tutaj nie musiałem niczego robić, to po prostu płynęło. I w tym sensie się przestraszyłem i to nie wróciło. Natomiast, jeśli mogę powiedzieć, były inne natchnienia. Mhm. Może nie tak piękne, ale były. A ile czasu powstawał Dom Wergiliusza? Dom Wergiliusza taki zawzięty był, bo materiał, czyli notatki, pochodziły z okresu 5 lat, ale szukałem 3,5 roku wydawcy, ponieważ tak jak w tamtej Polsce, w mojej młodości, wydawca był zmuszony, zobligowany, powiedzmy, do napisania 2 recenzji do autora. W obecnych czasach nie masz żadnych obligacji. W związku z czym recenzji dostałem kilka, że ciekawa książka, że mądra, że i tak dalej, i tak dalej. No to dlaczego nie chcieli wydać? No właśnie z tego powodu, że nie sprzedadzą. Mhm. Tak twierdzili. Więc temu wydawcy, tutaj zrobimy to, który w końcu się zdecydował na to, życzę, żeby sprzedał to lepiej nawet niż sam wymarzył sobie. Mhm. Ale oprócz tego, że pisze pan prozę, pisze pan również wiersze. Wydał pan kilka tomików z wierszami, ale przeczytałem gdzieś, że pan do pewnego czasu był niespecjalnie lubił poezji. Nawet podczas egzaminu do szkoły teatralnej, jak przyszło panu recytować wiersz, to była dla pana katorga. To co się zmieniło takiego, że jednak polubił pan poezję? Bo domyślam się, że skoro pan sam ją tworzy, no to musiał pan ją polubić. Właściwie to bardzo dziwna rzecz, bo wiersze wybierałem takie, które... Jak to powiedzieć? Nawet na te egzaminy nie wybrałem Mickiewicza, czy Słowackiego, czy któregoś z tych klasyków. I jakoś tak z tupetem powiedziałem, że Tuwim jest klasykiem, bo Tuwima znalazłem. Po prostu chodziło o to, żeby znaleźć coś, co jest mi bliskie, a nie to, co jest bliskie jakby programowi szkoły. I znalazłem to, ale było to szukanie już takie jakby samodzielne, bez pomocy i bez programu licealnego. I to było zupełnie inne szukanie i byłem w tym trochę zgubiony, ale gdy znajdowałem coś swojego, to już mogłem to mówić. Jest też pewna maniera mówienia wierszy, szczególnie na tych konkursach recytatorskich. I ta maniera jakby ja bardzo tego nie lubiłem. To było po prostu dla mnie nieprawdziwe. Natomiast ludzie, którzy złapali tą melodię, bo to chodzi o melodię, wygrywali te konkursy. No i to jest taki, krótko mówiąc, obciach. I do dziś uważam, że to jest obciach, że wygrywają ludzie, którzy na ucho to mówią, a nie w
co jest najważniejsze, jak to rozumieją, czy jak to przeżywają, czy jakie jest, jaka ich jest wspólność z przeżyciem autora. No, czyli krótko mówiąc, muszą to przez siebie przepuścić, a nie przez melodię. A skoro pisał pan od 9 roku życia, to jak to się stało, że pomyślał sobie pan, że może warto pójść w stronę aktorstwa? No bo pisanie i aktorstwo może trochę mają podobnych elementów i tu pracuje się na słowie, ale w sumie są to chyba dwie odrębne profesje. Bardzo, bardzo odrębne. Jakby to powiedzieć, żeby tak śmiesznie było. Jak pływanie i lekkoatletyka. Natomiast w moim wypadku to było tak, że obie te formy wypowiedzi pozwoliły dziecku, to ja też próbuję zrozumieć, dlaczego jakby to wytyczyło moje życie, kiedy to się stało. I myślę, że znam ten moment, w którym to się stało, ale to sytuacja była taka, że jako dziecko bardzo dużo chorowałem. I teraz filmy, kiedy pierwszy raz zobaczyłem film, jestem absolutnie zahipnotyzowany tym obrazem. I to był western, który dla dziecka, nie wiem ile to mogło być, 5-6 lat, 5-6-letniego, był tym, że ci ludzie są super ludźmi. Ci bohaterowie są mityczni, oni mogą robić rzeczy, które są absolutnie niemożliwe. I dla chorego dziecka, które jest 100 dni przykute do łóżka, no to było po prostu coś wspaniałego. I to mi dało życie. Ja nie wiem nawet, czy gdyby nie te filmy, czy ja bym przeżył te wszystkie choroby. Ale gdzieś już w tej duszyczce zrodził się obraz tego, że są ludzie inni, że ja mogę też być inny, że nie muszę być taki chory i taki słaby. I to był film. A potem, kiedy usłyszałem pierwszą bajkę, tak naprawdę pierwszą bajkę usłyszałem właśnie w wieku 9 lat. Opowiadał ją chłopiec, który spełniał rolę babysitter do dziecka mojej cioci. Oni gdzieś poszli sobie do kina i ten chłopiec, dziecko malutkie spało i ten chłopiec opowiedział bajkę i zapadał zmierzch, robiło się ciemno i to wszystko po prostu żyło. Niesamowicie żyło. I wtedy wiedziałem, następnego dnia wiedziałem, że muszę to jakoś opowiedzieć swoimi słowami, żeby to zatrzymać. Że ten moment jest tak cenny, to nie może przepaść. I też czekałem na natchnienie. I to było w pokoju dziadziusia, takie na poddaszu, u kosy. Zamknąłem ten pokoik, czekałem na natchnienie i to przyszło. I to było tak wielkie przeżycie, że ono jakby samoistnie, bez świadomości, bo świadomość, no to ho-ho, ona się rodzi i rodzi i rodzi, prawda? I dzisiaj, i jutro. Ale już czułem, że to, że mogę pisać, również doda mi jakiś skrzydeł, żeby wyjść z tej słabości tego dziecka przykutego do łóżka. Że to jest drugi sposób, poprzez który nie muszę być bezsilny. I krok po kroku realizował się pan i na tej jednej ścieżce, i na drugiej. Zdawał się pan na egzaminy do szkoły teatralnej, skończył pan szkołę teatralną, zaczął pan grać, ale przyznał pan kiedyś, że na początku swojej przygody z aktorstwem był pan bardzo aroganckim i niepokornym aktorem. Z czego to wynikało? Tak, to prawda, ale wie pan, że kino lubi tych aktorów? I ci ludzie, którzy pracują, wcale nie karzą ich za to, że oni są tacy krnąbrni. Dlatego, że w aktorstwie jest to wliczone. A szczególnie, kiedy aktor jest młody. Oczywiście, jak rozwala plan i nie da się z nim pracować, to jest ciężko. Ale mało jest takich ludzi, bo jednak w większości kochamy ten zawód. I ta krnąbrność kreuje później właśnie takich bohaterów. Ci krnąbrni aktorzy, oni po trosze na ekranie emanują to. I widzowie potrafią ich za to kochać. No i pan z czasem zaczął grać coraz więcej, zdobywać coraz większe uznanie. Mówiono o panu, że jest pan jednym z najlepiej zapowiadających się aktorów młodego pokolenia i w tym momencie, pod koniec lat 80. pan zdecydował się wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Czym spowodowana była ta decyzja? Rzeczywiście mogli tak mówić, że jestem zapowiadającym się aktorem, ale w mojej świadomości to istniało inaczej. Ja już byłem tym aktorem. Ja się nie zapowiadałem, ja nim byłem. I te role, które zagrałem, ich kilka, jest bardzo dobrych.
spełniłem swoje marzenie, swoją największą potrzebę tego, żeby jakby robić to, co kocham. Mhm. Tworzyć ludzi, którzy no, są pełni, są słabi i silni, ale oderwać się od tego dziecka przykutego do łóżka, mhm. to mi się udało. I byłem bardzo głodny i chciałem więcej. I stąd te Stany Zjednoczone. Tak, tak. I przyznał pan później w jednym z wywiadów, że to była błogosławiona podróż, mimo że trudna. To dlaczego błogosławiona i dlaczego trudna? Trudna to myślę, że stosunkowo łatwo sobie wyobrazić, ponieważ no, a może nie, ale no jeżeli ktoś weźmie tak na rozum, że zostawia wszystko, co miał i miesza się z obcą kulturą, ale do tego stopnia obcą, że nie latał tam, nie miał w dzieciństwie związków, nie mówi tym językiem, naprawdę obcą, taką obcą big time. Więc to jest przerażające. I wtedy dorosły człowiek w tej obcej kulturze naprawdę jest jak małe dziecko i codziennie zaskakują go dziesiątki i setki rzeczy, o których wszyscy wiedzą naokoło. Mhm. Jak się używa to, jak się rozwiązuje to, jak podejść do telefonu. No, nawet z wodą, z otwieraniem drzwi, z klamkami. Nie mają klamek, mają kulki. I wszystko, absolutnie wszystko. I człowiek jest, to jest po prostu wstrząsające. No, człowiek uczy się chodzić. Dorosły człowiek uczy się chodzić. Jest inteligentny, jest wrażliwy, ale nie umie tego przekazać, bo duka. Mhm. Więc to jest niezwykłe. Po prostu niezwykłe. I teraz z tej perspektywy wejść w swoje środowisko, no to jest naprawdę mityczna podróż. Mhm. I trzeba takiej ostrej determinacji, żeby tego dokonać. Ale jeśli się chce, tak jak mówią zawsze i wszędzie ludzie, jeśli czegoś bardzo chce, to jest to możliwe. Mhm. Nawet ze świadomością tych potwornych ograniczeń. Pan wrócił do Polski w latach 90. i przyjął propozycję grania w serialu, z którym wydaje mi się, mimo dużego dorobku, dalej jest pan kojarzony. Mówię tutaj o serialu Na dobre i na złe. Natomiast przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, wszedłem na pana stronę internetową i tam w filmografii, w serialach nie ma tego serialu. Dlaczego? Nie ma. Wie pan co? Ja zapłaciłem taką cenę za tą tanią popularność. Ja nie chcę taniej popularności. Nigdy na niej mi nie zależało. I myślę, że wybory, których dokonuję w życiu, są wyborami trudnymi. Mhm. Nie jestem człowiekiem, który zapracował na to, żeby jacyś, prawda, ludzie wykrzykiwali na ulicach za mną imię filmowe. Mhm. Naprawdę nie zasłużyłem na to, dlatego odcinam się od tego. Mhm. No i przyznał pan, że pracując przy tej produkcji, jako artysta pan umierał, czyli rozumiem, że serial sporo panu zabrał, a czy serial coś panu dał? No miałem na życie. Mhm. Do 2 lat można się rozwijać według mnie, przez 2 lata. Można sobie no, po prostu coś próbować, że nie ma takiej presji fabularnej. Można sobie różne warianty próbować, robić doświadczenia po prostu, za które jeszcze ktoś płaci. Ale chyba po 2 latach straciłem jakby możliwości, warianty, jak jeszcze spróbować. I po 2 latach to już stało się męczące dla mnie. W jednym z wywiadów przyznał pan też, że w aktorstwie najważniejsze jest coś, co wywołuje stan gorączki i podniecenia już na etapie czytania scenariusza. Często pan tego doświadcza? Nie często, coraz rzadziej. Ale tak musi być chyba. Tego się chyba nie da przeskoczyć, że mimo wszystko, mimo najlepszych chęci, 50. film nie jest taki jak pierwsze, 2, 3. Nic na to nie poradzimy. A czy ten stan podniecenia i gorączka pojawiły się czytając scenariusz najnowszego filmu Pasikowskiego, Jack Strong, w którym pan zagra? Wie pan co, ja już z tą gorączką to bym w ogóle się wycofał z tego, z tą gorączką, ale są scenariusze, które czytam i jakby w mojej skali, z moim doświadczeniem, z tym kim jestem, wiem, że mam do czynienia z czymś, w czym bardzo chciałbym
brać udział, że czytam coś, co mnie wzrusza, co mnie dotyka. Dla mnie nie ma większej jakby takiej skali, do której mogę przymierzyć coś, niż skala wzruszenia. Czyli rozumiem, że scenariusz Jacka Stronga pana poruszył i dlatego zdecydował się pan wziąć udział w tej produkcji. Zaciekawił mnie. Mhm. Ten scenariusz mnie zaciekawił, ponieważ mnie obchodzi historia tego człowieka. Mnie obchodzi historia Kuklińskiego i mnie obchodzi to, że polski naród tak jakby mało z tego zrozumiał. Wiem też, że niedawno wrócił pan z Waszyngtonu, gdzie były kręcone zdjęcia do tego filmu, więc podejrzewam, że emocje, wspomnienia są wciąż żywe, więc jak wspomina pan pracę na planie tego filmu? To nie jest moja pierwsza praca z Pasikowskim. Mhm. Byłem przygotowany, że pracuję podobnie i to jest bardzo sprawny reżyser. I tam wszystko jest jakby na miejscu i można prosić o dubla. Mhm. Byle nie za późno, nie jak zwinął kamerę. Mhm. I powiedział pan też, że ta rola to jest dla pana perełka. Dlaczego perełka? Zauważyłem w Stanach, jak oglądałem wywiady z panem Brzezińskim, pewną szczególną rzecz, jakby, że przykuwają mnie jego oczy i jakoś tak spróbowałem ogarnąć sprawę i w jego oczach zobaczyłem cztery cechy takie narzucające mi się, takie niemal jakbym to przeczytał, że on się z tych cech składa. I była to siła, inteligencja, uśmiech i taka zdolność współczucia. I powiedziałem panu Brzezińskiemu o tym, bo przyszedł do nas na plan. I teraz ta perełka polega na tym, jak to zrobić, żeby te cztery rzeczy mieć w oczach. Ja nie wiem, czy ja dałem radę cztery rzeczy. Myślę, że nie dałem rady tych czterech rzeczy zagrać. Ale pan Brzeziński jest tak wspaniałym człowiekiem, że powiedział mi, że chyba z jednej należałoby zrezygnować. Znaczy, że on. To jak to mówi coś o jego skromności. A mnie natomiast, kiedy powiedziałem, że nie uda mi się tego naśladować, natychmiast zaripostował, że tu nie chodzi na pewno o naśladowanie, tylko o twórczy wyraz. Mhm. Czyli uznał, że aktor jest twórcą, a nie jak w polskich umowach po dziś dzień jest odtwórcą. Mhm. A nie tęskni pan za teatrem? Bo rozmawiając tutaj z wieloma aktorami, wszyscy podkreślają jednogłośnie, że to teatr jest dla nich najważniejszy. Super. Mhm. A pan nie tęskni? Nie ciągnie pana do teatru? Nie tęsknię do teatru. Mimo, że miałem znakomitego dyrektora w jednym sześcioletnim, czy sześciosezonowym okresie, w którym pracowałem pod kierownictwem Zygmunta Hibnera w Teatrze Powszechnym. Ale teatr, taki prawdziwy teatr, w którym mogłem się wyżyć, tak naprawdę zaczął się w Stanach. I tam udało mi się zrobić kilka ról takich, w których się nie tylko spaliłem, ale spaliłem się w jakimś kierunku. I to dało dobry rezultat, bardzo dobry. I gdybym miał siły to powtórzyć, to jeszcze chciałbym się rzucić na taką sprawę. Ale u nas to tak troszkę wygląda, że w tych teatrach jest kilkanaście przedstawień, grają trzy razy, potem miesiąc przerwy, potem raz albo dwa. Sorry, nie chcę w tym brać udziału. Mhm. Dla mnie teatr to jest teatr, w którym coś trwa 10 tygodni, dajemy z siebie wszystko, 8 razy w tygodniu zamykamy, dziękuję, do widzenia, zaczynamy nową sprawę. Jest to brutalne, bo jak rozwalają 15 minut po przedstawieniu scenografię, to muszę przyznać, że uciekałem z teatru, bo mi coś po prostu tak jakby mi ktoś wbił coś w serce. To było bolesne i to było brutalne, ale to było dobre, bo to było oczyszczające. Zamknęliśmy, skończyliśmy, zaczynamy nową rzecz. Kolejne rzeczy. Tak. Dosyć tych łzawych sentymentów. W takim teatrze wziąłbym udział, w innym nie chcę. A przeczytałem też, że marzy się pan od dłuższego czasu realizacja własnego filmu, więc jak idzie realizacja tych marzeń? No to
No, tak idzie, że inwestorzy prywatni w Polsce tak chętnie nie rzucają kasy na nasze filmy, w związku z czym jestem w tym samym położeniu, w którym każdy reżyser dobry i debiutujący, to znaczy mówię o i tych, i tych, i po prostu złożyliśmy wniosek do PISF-u i czekamy na odpowiedź. Znaczy cały czas pracuję nad tym. Panie Krzysztofie, ja w takim razie życzę, żeby ten film się udał i żeby to czekanie nie trwało tak długo i udało się to zrealizować. Życzę wielu kolejnych wyjątkowych ról, żeby były same takie perełki, no i kolejnych porywających dzieł literackich i tego natchnienia przede wszystkim też. Super życzenia, dziękuję bardzo i panu również natchnienia przy pisaniu. Dziękuję bardzo i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.